Tak generalnie to dominuje takie spojrzenie. Przestrzeń jest po to, żeby na niej zarobić, nie? I to jest najważniejsze, że możemy sprzedać działkę za 100 milionów i wywalić coś bez sensu w środku miasta, bo na tym można zarobić, to zróbmy to. Ja to nazwałem kiedyś oportunizmem planistycznym i rzuciłem w twarz szefowi Komisji Przestrzennej przez 20 prawie lat jako głównemu niszczycielowi przestrzeni w Poznaniu, bo on to wszystko przyklepywał, bo przez koneksje są. Komisja, Rady Miasta, Rada Miasta, Pracownia Urbanistyczna, biznes, to wszystko koneksje są. To przecież wiadomo, że to się nie dzieje niewinnie, ale też jest pewna filozofia, nie? I teraz chodzi o to, żeby pojawiła się inna filozofia, że przestrzeń jest po to, żeby się w tym mieście fajnie żyło. Owszem, zarabiać trzeba, ale to nie jest jedyna rzecz, nie?